Dzień dobry Państwu. Witamy w Biurze Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorskie w Gdańsku na rozmowę, tak zwane rozmowy czwartkowe. Spotykamy się tutaj co czwartek, prawie od samego początku istnienia KOD-u na różne rozmowy, wykłady, dyskusje. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć pana senatora Sławomira Rybickiego a rozmowa rozpocznie się już za chwilę. Zapraszamy serdecznie. Jak zawsze również u nas w biurze, a dzisiaj online. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Wszystkich bardzo serdecznie jeszcze pewnie powitamy. Teraz chciałam przywitać przede wszystkim Pana, Pan Senator Sławomir Rybicki. Drodzy Państwo, prawnik, polityk, poseł na Sejm 4, 5, 6, 7 kadencji i senator 9 i 10 kadencji. Obecnie senator 10 kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Również ma Pan bardzo bogatą historię opozycyjną w latach 70. i 80. Jest Pan wielokrotnie nagradzany. Ja tu nie będę wymieniała tych nagród, ale ta chyba najważniejsza to taka prezydencka nagroda. Orła Białego, jak to się nazywa? Odznaczenie, powiedz jak będzie trzeba. To jak trzeba będzie, to Pan powie. Przepraszam najmocniej, bo powinnam była sobie zapisać. Myślę, że to jeszcze ważne, że współpracował Pan z prezydentami Polski. Najpierw z Lechem Wałęsą, później z Bronisławem Komorowskim i również przy kampanii Donalda Tuska, który kandydował na prezydenta Polski. I myślę, że o tym wszystkim i jeszcze o różnych innych sprawach to nam Pan tutaj opowie. O tym, jak działa Senat, o tym, jak się dogadujecie i pewnie będziemy zadawać różne pytania. Zaraz Panu oddam mikrofon, tylko chciałam przywitać wszystkich Was, tych, którzy tu przychodzą często, wszystkich tych, którzy przychodzą rzadko albo jeszcze nigdy u nas nie byli. Również wszystkich tych, którzy przed komputerami, czyli oglądają nas albo będą oglądać online. Więc witam bardzo serdecznie. Spotkanie jest organizowane w Gdańsku w Biurze Regionu Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorze. Ja się nazywam Ewa Topór-Naworecka i poprowadzę to spotkanie. I dziękuję Państwu bardzo za ten wstęp. Proszę bardzo. Tak. Myślę, że już możemy usiąść, chyba że Pan... Ja na stojąco przynajmniej na początek, jeżeli Państwo pozwolicie. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Jestem zaszczycony, ale też ośmielony, bo czuję się jak wśród przyjaciół. Przyjaciół, którzy bez wątpienia podzielają poglądy, które są podstawą wszystkich tych, którzy myślą o Polsce w sposób demokratyczny, którzy myślą o Polsce i marzą o Polsce demokratycznej, solidarnej, troskliwej, zasobnej, ale również myślącej o wykluczonych, słabszych, Polsce, w której praworządność jest niekwestionowana. Ta praworządność jest takim znakiem, który daje nam równe prawa wśród demokratycznych państw europejskich. I myślę, że te takie podstawowe kanony, te podstawowe, uniwersalne wartości nas
łączą, głęboko w to wierzę, i tym chyba łatwiej nam będzie rozmawiać o tych najważniejszych, najistotniejszych sprawach, które dotyczą Polski, jej przyszłości, jej zasobności, pomyślności, no i naszego miejsca w tym przyszłym, mam nadzieję, demokratycznym ładzie. Dziękuję, to jeżeli Państwo pozwolicie, to usiądę. I zależy mi, żebyśmy porozmawiali, żebym też miał szansę wysłuchać Państwa nie tylko pytań, na które oczywiście będę w miarę możliwości udzielać odpowiedzi, ale też wysłuchać Państwa opinii, Państwa zdania w tych wszystkich kwestiach, które no, są dyskusyjne, problematyczne, budzą wątpliwości bądź kontrowersje. Rolą polityka jest też słuchać i muszę powiedzieć, że czym większy nam staż parlamentarny, a rzeczywiście już dość długi mam, to z większą chęcią słucham, ale też powiem Państwu, że coraz częściej mam takie swoiste déjà vu, które coraz bardziej powoduje, że moja pamięć sięga do końcówki lat 80., do czasów PRL-u, kiedy już jako 18-latek zacząłem intensywną działalność publiczną, polityczną. Jak wiele analogii w tej chwili w bardzo wielu obszarach możemy znaleźć do tych późnych czasów lat 70. Wiele analogii i muszę powiedzieć, że to jest takie smutne też, że po dwa pokolenia Polaków walczyły o wolną, niepodległą, mówię o tym pokoleniu naszym, walczyło o wolną, demokratyczną Polskę, potem ją budowało i w tej chwili wszyscy jesteśmy w sytuacji, mam wrażenie, takiej dramatycznej konstatacji powrotu do mechanizmów, do państwa, gdzie te podstawowe monteskiuszowskie zasady demokracji zostały zbrukane, zawłaszczone, upartyjnione wręcz. Z chęcią zacznę od odpowiadania na pytań, a potem myślę, że moglibyśmy przejść na taką swobodniejszą formułę rozmowy. Ja myślę, że Pan będzie miał swój mikrofon, a my będziemy, jeżeli ktoś chce zadawać pytanie, to bardzo proszę głośno i będzie słyszalne. Tak, nie, no, może nie właśnie w ogóle nie jest potrzebny mikrofon. Dobra transmisji jest to ja wskazane. Ja od razu pierwszy. Będę zadawał inne pytania, ale na początku pierwsze. Panie senatorze, ja jestem cały w strachu. Dlaczego Platforma mnie nie broni? No w każdej chwili się spodziewam jakiejś rosyjskiej rakiety. Prawda? Dlaczego taka okazja, która się trafiła w Platformie, jest kompletna cisza? Dlaczego? Może czy pan by spróbował odpowiedzieć na to pytanie? Rozumiem, że chodzi o rakietę, która tak, w Zamościu pod Bydgoszczą uderzyła w polską ziemię koło Bydgoszczy i której sprawujący władze nie byli raczej zauważyć, a jak nawet zauważyli, to nie byli zainteresowani, żeby jej szukać i szukać przyczyn no, wydarzenia bez precedensu jednak, bo przecież to mogła być rakieta równie dobrze uzbrojona nawet głowicę jądrową, jak się okazuje, że ta rakieta była zdolna do przenoszenia głowic jądrowych. To, że rząd tą sprawą się nie zajął, dopiero jakaś wytrwała osoba, która przejeżdżając konno zauważyła, że coś nie jest takie, że leży jakaś rakieta i dwukrotnie interweniowała na policję, aby ktoś rzeczywiście się tym problemem zajął, bo to świadczy o tym, że poczucie bezpieczeństwa dość według sondaży wysokie wśród szczególnie zwolenników partii rządzącej, no sięga tam kilkudziesięciu procent wręcz, nie jest oparte o żadne realne przesłanki, o żadne faktyczne procedury i zabezpieczenia, bo okazuje się, że może rakieta wlecieć na terytorium Polski, nikt się nią nie zainteresował. Przecież musiały to zarejestrować jakieś, jeżeli nie polskie, stacje radiolokacyjne czy systemy radarowe, no to na pewno państwa NATO, w tym stacjonujące w Polsce wojska amerykańskie, musiały to zarejestrować. W tej chwili polski rząd zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z zapytaniem, o co chodzi, co w tej sprawie, tak? Jaka to rakieta, kto ją wystrzelił i jakie ona ma parametry. No to jest poziom absurdu, ale w takich realiach żyjemy, że PR i
umiejętna, niestety no, mająca, ta władza ma narzędzia do tego, żeby robić z ich punktu widzenia umiejętną propagandę i jest skuteczna. I w tej sprawie oczywiście głosy opozycji, jak w wielu innych sprawach, no nie są w wystarczającym stopniu zauważalne, słyszane. To jest pewnie na odrębny fragment naszej rozmowy, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób władza całą tą sferę informacyjno-propagandową, włącznie z upaństwawianiem czy upartyjnianiem środków masowego przekazu, które powinny być publiczne. To jest oczywiście temat sam sobie, o którym powinniśmy porozmawiać. Opozycja w tej sprawie zabiera głos. Zabierają wysocy oficerowie, generałowie, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, którzy byli w przeszłości odpowiedzialni za polskie bezpieczeństwo. No, ale jak w wielu innych sprawach ten głos jest słaby z różnych powodów, no również z powodu słabych narzędzi informacyjnych. Ale ta sprawa będzie mieć ciąg dalszy, mimo że będzie przez obecną władzę tuszowana, czy bagatelizowana, bo władza jak ma problem, to albo tuszuje, nie informuje, albo bagatelizuje, że to tam jakieś 130 milionów z CBR-u, no bez przesady, tak? Więc bagatelizuje, ale to jest poważna sprawa. My nie mamy prawa się czuć bezpiecznie w sytuacji, w której latają potężne rakiety nad naszymi głowami i nikt tym się nie interesuje. A jest to datowane jakoś? To było w grudniu ubiegłego roku. 16 grudnia podczas ataku zmasowanego Rosjanie użyli różnego rodzaju rakiet, również najprawdopodobniej takich, które miały absorbować ukraińską obronę powietrzną, czyli żeby Ukraińcy strzelali do wszystkiego, co leci. Nie wszystko to, co leciało, było uzbrojone, ale to jest sposób na pozbawianie Ukraińców obrony przeciwlotniczej, bo strzelają do niegroźnych celów, ale nikt o tym nie wie, czy to, co leci, jest groźne, czy niegroźne, uzbrojone, czy nieuzbrojone. I ta rakieta przeleciała przez ręce. Musiała być jakimś błędem, może się nie zakodowała w trakcie lotu. Albo próbą. Mogła być równie dobrze próbą naszej odporności, naszej gotowości na reakcję, prawda? No i jeżeli to było, bo tego Rosjanie nie powiedzą, ale już wiedzą, jaka jest ta nasza obrona, ten system powiadamiania, więc naprawdę można się czuć bezpiecznie, słuchając, że będziemy mieć dodatkowych 1000 czołgów, samolotów F-35, Himarsów, Krabów i innych, tylko to jest wszystko daleka perspektywa, a póki co jest naprawdę tak, nie chcę straszyć, no ale to jest sygnał ostrzegawczy, że powinniśmy w tej sprawie przynajmniej zacieśnić tą naszą obronę w relacjach z sojusznikami. Ja mam pytanie. My jesteśmy w teraźniejszości, ale chciałam zapytać pana właściwie o początki, czyli skąd takie zainteresowanie, skąd ta opozycja w 70-tych latach, też się pan w takim kręgu obracał, ale skąd to się wzięło? No, w moim przypadku to była oczywista droga rodzinna. Starszy brat wyznaczał pewne kierunki, on zaczynał bardzo wcześnie jako licealista w 70 roku, już wcześniej, a w 70 roku już publicznie podczas wydarzeń grudniowych przemawiał do strajku nauczycieli stoczniowców, brał udział w kierowaniu Komitetu Wojewódzkiego. No i potem to było naturalne, że rodzeństwo wchodziło w ten obszar działań, zainteresowań i aktywności. No i ja w 1977 roku, jako 17-latek, siłą rzeczy zacząłem się angażować, a w 1978 roku już tak naprawdę, bo łącznie z aresztowaniem mnie wtedy jako świeżego 18-latka. I powiem, dlaczego mnie aresztowano i dlatego, jaką silną motywację to zbudowało u mnie do tego, aby działać publicznie, mimo różnych przecież też zagrożeń. Ja zlepiałem ulotki informujące o mszy świętej w Kościele Mariackim 11 listopada 1978 roku, to było kilka dni wcześniej, informujące i zapraszające, że odbędzie się odpowiada msza w intencji ojczyzny w 60. rocznicę odzyskania niepodległości, okrągłą rocznicę. No teraz to się wydaje absurdalne, że można kogoś z tego tytułu ścigać, ale wtedy... Ale wtedy
Wtedy zostałem zatrzymany na ulicach Wrzeszcza, pobity, zawieziony do aresztu. Spędziłem tam 2 doby i po interwencji Wolnej Europy, która... Jacek Kural, on miał wtedy kontakty odpowiednie ze światem zachodnim, przekazano informację, że zostałem aresztowany. Wolna Europa zaczęła nagłaśniać, że młody człowiek, 18-letni, siedzi już 2 dobę, Bóg wie dlaczego, i mnie wypuszczono. Ale to mnie przekonało, utwardziło w takim przekonaniu, że ten system jest tak absurdalny. I tak, no nie tylko, że absurdalny, ale jest antypolski w istocie, no bo jak ktoś uderza w podstawy naszej dumy narodowej, naszej rocznicy niepodległości, no to trzeba z tym systemem walczyć. No i tak to potem poszło. Potem wszystko bardzo młodo zaczynałem. Jako już 20-latek brałem udział w strajku sierpniowym. Organizowałem drukarnię. Jako doświadczony drukarz drukowaliśmy ulotki Bratniaka, bezdebitowe wydawnictwa i moje doświadczenie drukarskie przydało się w pierwszych dniach strajku w Stoczni Gdańskiej, bo no, był problem z komunikacją ze światem zewnętrznym i pierwszą dobę drukowaliśmy w grupie przyjaciół ulotki na mieście, drukując postulaty strajkujących zakładów pracy, ale w drugim dniu strajku weszliśmy na stocznię i tam zorganizowaliśmy drukarnię, która drukowała na początku postulaty wszystkich zakładów pracy, a wtedy, kiedy MKS ogłosił swoje 21 postulatów, drukowaliśmy postulaty, a następnie przynieśliśmy je na głównie starszy brat i obecnie szwagier, Maciej Grzywaczewski, ale ja brałem udział w tym dziele jako pomoc techniczna. No i tak potem wszystko, co się wydarzyło później, było konsekwencją tych wcześniejszych moich działań, czyli służba publiczna i te kolejne wybory mojej aktywności w życiu publicznym. My tutaj przygotowaliśmy dla Pana taki mały podarunek, między innymi album 5 lat kodu, to są z pierwsze 5 lat działalności i w dedykacji 5 lat kodu pomoże i w dedykacji jest napisane w podziękowaniu za wkład w rozwój demokracji w Polsce. Dlatego zadałam Panu to pytanie, bo myślę, że to właśnie jest źródło tej naszej demokracji, no niestety teraz upadającej, ale... Myślę, że wszyscy mamy swój udział no, w różnych miejscach i w różny sposób, ale wszyscy mamy swój udział w tym, co się wydarzyło po roku 80, czy później po roku 89, ale ja tu mówię o Państwu jako przyjaciołach, też mówię to z najwyższym wyrazem uznania, jako że no, czuję bliskość ideową. Ja myślę, że rozumiem Wasze motywacje jako osoba, która też takie motywacje ma i miała wcześniej. I że to jest coś niezwykle dobrego, pożytecznego i nie do przecenienia. Myślę, że to na inną okazję te podziękowania, ale jestem pełen uznania dla Waszej działalności i bardzo się cieszę, że są w Polsce osoby, które niezależnie od sytuacji nie zniechęcają się, są konsekwentne, są ideowo bardzo zaangażowane i ta ideowość jest gwarantem i jakości, i konsekwencji. Ja myślę, że na końcu sukcesu. Oby. Zapraszam. Tutaj się Piotrek, tak? Zgłaszałeś się, czy już? Tak, ja mam pytanie, które zadałem kiedyś w dyskusji prowadzonej w internecie. Tam było spotkanie przedstawicieli naszej lewicy z przedstawicielami SPD, czyli partii niemieckiej, która na pół roku przed wyborami miała bardzo niskie notowania. I ta przedstawicielka SPD, można powiedzieć, wyrażała się w sposób taki dosyć spokojny na temat perspektyw wyborczych. No i w ostatecznym rachunku okazało się, że mimo tych niskich notowań SPD odniosła sukces, no i teraz pan Scholz jest kanclerzem Niemiec. Ale ja wówczas w tej dyskusji, jako powiedzmy sobie internauta taki, można powiedzieć, pionkowy, tak? Zadałem pytanie, jaką listę wyzwań
z którymi będzie się musiała zmierzyć partia lewicowa, to znaczy, że partia nasza lewica, czy ma jakąś opracowaną listę wyzwań, z którymi trzeba będzie się zmierzyć po, powiedzmy sobie, sukcesie wyborczym szeroko rozumianego obozu demokratycznego. Znaczy ja, jakby to powiedzieć, nie chciałem tam mówić o kwestii wspólnej listy czy nie wspólnej listy, tylko jak lewica postrzega. No i z przykrością stwierdziłem, że na to pytanie w zasadzie nie uzyskałem odpowiedzi, ale ja myślę, że zarówno w naszym środowisku, jak i w środowisku obecnej większości senatorskiej są osoby, które taką listę wyzwań sporządzają i ja chciałbym właśnie się dowiedzieć, jak ona wygląda obecnie. Ponieważ może jeszcze jedno zdanie dodam, że z informacji, które docierają do mnie za pośrednictwem takich środków jak Gazeta Wyborcza czy Radio Tok FM, bo to jest moja dieta informacyjna, dowiaduje się, że wiele środowisk młodzieżowych nie docenia znaczenia kwestii praworządności, ponieważ w naszym środowisku, wydaje mi się, bardzo często myślimy, że pierwszym wyzwaniem to jest przywrócenie praworządności. Oczywiście to jest dosyć takie ogólne sformułowanie, ale być może są jeszcze jakieś inne kwestie. Ja mam swoją prywatną listę, którą myślę w dalszej dyskusji przedstawię. No tak, według badań opinii publicznej to kwestia inflacji, drożyzny, bezpieczeństwa jest zdecydowanie bardziej zaprzętna umysłu Polaków niż praworządność. Ale mówiąc między nami i osobami, dla których praworządność jest ważna, to nie da się zrobić w Polsce żadnej głębokiej reformy bez przywrócenia w Polsce praworządności. To wydaje mi się oczywiste, że no, przywrócenie instytucjom państwa, ich konstytucyjnej roli jest czymś, co no, jest warunkiem koniecznym, niezbędnym, sine qua non, żeby w pozostałych obszarach robić porządek. Oczywiście trzeba robić równolegle, ale no, Trybunał Konstytucyjny jest najlepszym przykładem instytucji, która została zawłaszczona, upartyjniona, na końcu zdemolowana i właściwie skompromitowana, bo to, co się dzieje, jest w tej chwili właściwie kompromitacją instytucji, mimo że są tam osoby z jednego obozu politycznego, nie są w stanie funkcjonować, a przecież z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatela, no, Trybunał Konstytucyjny jest tym gwarantem jego praw i wolności w przypadku, kiedy władza ta czy następna władza chciałaby zrobić coś niewłaściwego. No. Jeżeli myślimy o państwie demokratycznym, praworządnym, dla którego te wszystkie ważne ideały są jakimś drogowskazem działania, no to bez przywrócenia funkcjonowania niezależności Trybunału, sądów, oczywiście prokuratury jako niezależnej instytucji, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie całego państwa. To władza, która idzie do wyborów po to, żeby przywrócić w Polsce demokrację, pełną demokracji, no nie może wchodzić w buty partii czy obozu władzy, który tą demokrację zniszczył i podporządkował sobie wszystkie instytucje państwa. No, idziemy po to, żeby to naprawić, a nie po to, żeby używać tych mechanizmów, tych instytucji, co byłoby oczywiście być może nawet pokusą. Ale przecież to całe nasze DNA, cała nasza przeszłość, cała nasza ta warstwa ideowa no, nakazuje nam, żeby nie wykorzystywać tego, co stworzyło państwo PiS-owskie, tylko naprawić instytucje państwa, a jest co naprawiać, bo wszystkie instytucje państwa, poza Senatem, który się obroni, są albo zawłaszczone i podporządkowane władzy, upolitycznione, ale już prawie wszystkie właściwie są też upartyjnione. To są wprost synekury partyjne bądź pośrednio no, podporządkowane. Nie uda się zrobić żadnej reformy państwa, włącznie z tymi najważniejszymi dotyczącymi finansów publicznych choćby, bez uporządkowania tego ładu konstytucyjnego, czyli trójpodziału władzy. Bo muszą być instytucje wiarygodne, do których się można odwołać, które będą sądzić według
sposób, który nie będzie kwestionowany, tak? Czyli no, to się odwoływać będzie do sądu, który jest powoływany niezgodnie z prawem, prawda? Którego wyroki mogą być kwestionowane tylko z tego powodu i to będą, mogą być kwestionowane z mocy prawa, jako że będą niewłaściwie obsadzane. To wszystko wymaga spokojnej, ale radykalnej naprawy. No, tutaj nie ma żadnych tajemnic, żadnych szczegółów. No, często pytają dziennikarze, publicyści, czy nie mamy pokusy, żeby jak przejmiemy tą władzę, to żeby wykorzystać to, co stworzył PiS do takiego bezwzględnego rządzenia. No, nie po to idziemy do wyborów, żeby przejmować państwo i to państwo w takim karykaturalnym stanie dalej prowadzić. To nie my. Nasze DNA jest nasze wartości i cała nasza historia mówi o formacji, która jest najbliższa, ale przecież też na opozycji jest wiele innych nurtów, które mają historię solidarnościową, tak? Walki o demokrację, o prawa człowieka, o ten demokratyczny państwowy ład. Teraz to właśnie nie dobrze. Witam, Sławek Majewski z tej strony. Sławek, takie pytanie, najpierw wstęp. Jesienią w październiku zeszłego roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej wybrał 30 ławników Sądu Najwyższego. Pani Manowska do tej pory podważa kompetencje Senatu, nie powołując 16 osób z tego grona. I teraz moje pytanie, czy Senat w jakikolwiek sposób monitoruje tą sytuację, czy też wpływa na to, by pani Manowska w końcu zaczęła przestrzegać prawa i dopuściła 16 osób, by nie paraliżować pracy Sądu Najwyższego. Pan już mówił o Trybunale, to jest kolejna instytucja, która jest demolowana w ten sposób. Zapytał ławnik Sądu Najwyższego. Gratuluję, głosowałem na was, także na to się cieszę. No to jest przykład arogancji władzy, bo pani prezes Manowska jest elementem tej władzy, obozu władzy, mimo że sprawuje bardzo ważne funkcje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to jest ewidentnie elementem obozu władzy i mimo autonomicznej, suwerennej, zgodnej z prawem decyzji Senatu, pani prezes nie uruchamia procedury, przez co naraża się na delikt ewidentnie łamania prawa i myślę, że myślę, że uwagi, że w tej chwili mówię my, Senat, marszałek, ale to nasza wspólna inicjatywa większości demokratycznej w Senacie, aby wysłać bardzo twarde, stanowcze pismo żądające przestrzegania prawa i uruchomienia procedury związanej z pracą prawidłowo wybranych ławników. Efekt jest taki, jaki widzimy. No, pani prezes nie słucha, no, nie przestrzega prawa i to jest fragment większej całości, że obóz władzy przez te 8 lat utwierdził się w przekonaniu, że łamanie prawa, arogancja jest bezkarna. Mało tego, już to jest jakby kolejny wątek, przyzwyczaił swoich wyborców, że łamanie prawa w imię jakichś wyższych racji, chociaż tych wyższych racji, te wyższe racje trudno jakoś ogarnąć, że obóz władzy nie łamie prawo, ewidentnie nie przestrzega konstytucji, łamie prawo i nie spotyka go z tego tytułu żadna opresja, a wyborcy PiS-u im to wybaczają i ta władza z tego korzysta. No, gdyby były jakieś narzędzia, a to jest, mówi się często o tym płaszczu w szatni, tak, że szatniarz nie oddaje płaszcza, mówiąc, no i co mi pani zrobić? To tak się zachowuje właśnie władza w Polsce. Czuje się bezkarna i tylko trzeba mieć nadzieję, że wspólnymi siłami, wynikiem wyborczym zmienimy tę sytuację. Ta władza po pierwsze będzie odsunięta, po drugie wszyscy ci, którzy prawo łamali, będą pociągnięci w miarę możliwości do konsekwencji. Wracając jeszcze do tego, co powinniśmy zrobić, gdy wygramy wybory, no na pewno jedną z pierwszych decyzji będzie
oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości jako jeden z pierwszych, pierwszych decyzji, bo to niezależny wymiar sprawiedliwości, niezależny od polityków powinien rozstrzygać, co było winą, a co nie, co zasługuje na karę, a co nie, a nie politycy. Chyba. Ty się pytałaś, skąd się te wszystkie ruchy demokratyczne w młodzieży wzięły. Zarazą antykomunistyczną były duszpasterstwa akademickie. Jeden jednego poznał, drugi drugiego. Ja akurat się kumplowałam z Hanką Łopuszańską, która już dawno nie żyje, ale ona miała brata. Brat smalił do mnie cholewki. Brat mnie wciągnął w różne tamte, siamte i owamte. Brat teraz mieszka. Jasiu Łopuszański jest postacią znaną publicznie, prawda? Teraz chyba jest radomny tam od chyba 30 czy 40 lat, już nie pamiętam. Ale, tak, ale to tak szło. I znało się dwie osoby najwyżej z tego towarzystwa. Tutaj, tam były, zarazą we Wrzeszczu byli jezuici, tutaj byli dominikanie. Tutaj jak ksiądz, tam ksiądz Beresiński rządził w duszpasterstwie akademickim, u dominikanów Ludwik Wiśniewski, ale tutaj w piwnicach kościoła świętego Bartłomieja ojciec Sroka prowadził wykłady historyczne. Ja byłam jedyną dziewczyną, która tam chodziła. Ale co tam się jeszcze za kulisami działo, to ja nie wiem. Że duszpasterstwa były kuźnią wielu, wielu działaczy opozycyjnych, szczególnie związanych z ruchem Młodej Polski. On mnie to dał. To ja zadam pytanie, bo tutaj się nie mogą dogadać, kto to ja zadam. No właśnie, czy w związku z tym nie będzie trudne, albo czy nie jest trudne wykonanie tego postulatu, naszego postulatu, myślę, nie tylko naszego, obywatelskiego postulatu, żeby wreszcie rozdzielić państwo od kościoła, czy kościół od państwa, że skoro tak wielu z was się wywodzi z tych środowisk, ja wiem, że to jest być może trochę osobiste pytanie, ale my upatrujemy, część z nas upatrujemy w tej zbytniej zażyłości również konsekwencji, między innymi takich jak teraz są. No bez wątpienia sojusz kościoła z rządem jest faktem i nikt, kto choć w lakoniczny i incydentalny sposób interesuje się polityką, nie zauważy. To jest ewidentna sytuacja, szkodliwa i dla państwa, i dla kościoła. Też nie mam żadnej wątpliwości, że ten sojusz, którego główną osią, bo innych za bardzo nie widzę, jest interes materialny kościoła, jest po prostu sytuacją, którą trzeba będzie zmienić, choć trzeba mieć świadomość, że relacje państwo-kościół regulowane są przez konkordat i jest umowa międzynarodowa, która podlega procedurom, ale bez wątpienia ta sytuacja, którą obserwujemy, jest dla każdej osoby, która jest wrażliwa i dla której wartości chrześcijańskie są nie tylko ważne w tym codziennym życiu, ale też były ważne dla jego formowania się, dla jego postrzegania świata. Przecież to są często bardzo uniwersalne wartości, których zresztą Kościół nie zawsze przestrzega, bo często nie przestrzega. Wierni Kościoła, ci tacy, którzy demonstrują swoje przywiązanie do obozu władzy, również niestety. No to oczywiście ta sytuacja wymaga zmiany. No, mi jest bliski model, który kiedyś był sądowany na styku państwo-kościół w czasach, kiedy rządziła koalicja Platformy i PSL-u, aby obywatel dobrowolnie opodatkował się na wybraną grupę, związek wyznaniowy kościół i jest tylko było pytanie, jaki to miał być procent od dochodu i tu był spór z kościołem. Wtedy pamiętam, nie było zgody. Po przeliczeniach się jakoś to nie kalkulowało. Przepraszam, to był model quasi-niemiecki, tak? Quasi-niemiecki, skandynawski również.
No ale on jest uczciwy, tak? No jeżeli Kościół dba o wiernych, to wierni też dbają o Kościół, prawda? I to jest jakiś model, do którego trzeba dążyć. No, to jest finansowanie w takiej skali Kościoła przez państwo powoduje ewidentne zaburzenia na styku i ta misja Kościoła, ta misja uniwersalna jest przez to też również według mnie przez Kościół niedoceniana, bo Kościół ma od państwa, czy jest bardziej wrażliwy na zjawiska i wyzwania obecnego świata, czy mniej, to swoje pieniądze otrzymuje. To nie jest idealne rozwiązanie, można powiedzieć, że dla Kościoła szkodliwe, aczkolwiek widzę, że Kościół nie patrzy poprzez pryzmat przyszłych pokoleń, tylko przez dobrostan tu i teraz. Panie senatorze, zauważyłem, że jest pan wielkim zwolennikiem kultury, wspiera pan kulturę. Nawet czytałem, że otrzymał pan wysokie odznaczenie w tym kontekście. I takie pytanie, eksperyment czy teoria. Gdyby pan został ministrem kultury dzisiaj na przykład, co by pan przede wszystkim zrobił i gdzie widzi pan obecne problemy w tym aspekcie? Jeżeli chodzi o zarządzanie kulturą i wpływ obozu władzy na środowisko świata kultury, a szczególnie na instytucje kultury, to one podobnie jak wszystkie inne instytucje podlegają zawłaszczeniu. Instytucje kultury są ewidentnie przez państwo zawłaszczane poprzez zmiany statutów instytucji kultury. I to dotyczy wielu, wielu instytucji muzealnych, teatralnych. I poprzez zmianę statutu zmienia się również przy okazji personalia. I to jest sposób na obsadzanie tak zwanymi swoimi ludźmi w ogóle instytucji w Polsce. Zmienia się statuty, regulaminy lub się powołuje nową instytucję. Widzimy to na przykładzie CS-u, to jest instytucja kultury, którą obóz władzy uznał za niepotrzebną, wręcz szkodliwą, w związku z czym przestał finansować w takim zakresie, jak to robił wcześniej. Finansuje w minimalnym zakresie, takim, jakim musi, jaki wynika ze statutów ECS-u. I to jest też przykład, jak się zachowuje ta władza wtedy, kiedy nie może przyjąć instytucji, jeszcze nie dojrzała do tego, żeby użyć siły, tak jak wobec Muzeum na Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, czy innych instytucji. Robiła to siłowo poprzez albo zmianę ustawy i uwłaszczenie państwa na jakimś majątku. To w przypadku ECS-u nie ma takiej odwagi, mimo różnych gróźb uznało, że powoła instytucję alternatywną. Instytut Dziedzictwa Solidarności, którego siedzibę ministerstwo zlokalizowało w sali BHP między innymi i próbuje budować swoją instytucję, w oparciu na razie jeszcze nie ma artefaktów takich, dlatego jest taki bój o tablicę z postulatami, bo państwo chce tę tablicę odebrać ECS-owi, mimo że najwybitniejsi polscy prawnicy od własności intelektualnej, od prawa autorskiego, najwybitniejsi powiedzieli, że w tym przypadku jest to, musi być wola autorów. Autorów, czyli Maćka Grzywaczewskiego, szwagra i spadkobierców brata. Ta wola jest niezbędna, żeby ECS tę tablicę przekazał. Bójcie o to, żeby ta nowa instytucja miała wokół czego w ogóle budować narrację, bo chce budować narrację alternatywną do tej, która jest w ECS-ie. Jakby ta w ECS-ie była fałszywa, nieprawdziwa, albo zbudowano jakieś nieprawdziwe fakty. Tak nie jest, tylko ta władza ma to do siebie, że jak nie ma panowania w 100%, to buduje własne instytucje, bo musi mieć monopol na przekaz, na informacje, na, również jak się okazuje, na historię. No, musi chce mieć wpływ na to, kto był bohaterem, a kto nie, kto zasługuje na to, żeby go wygumkować, a komu budować fałszywy mit, albo niepotrzebnie dodając fakty z historii, które są co najmniej dyskusyjne. I tak jest z instytucjami kultury. One są po prostu zawłaszczane, przejmowane. Tam, gdzie zarządy, prezesi, dyrektorzy tych instytucji są już
przez nową władzę namaszczeni. Tam są i środki, i pieniądze, i jest wszystko ok. Natomiast tam, gdzie się jeszcze jest opór dyrekcji czy samorządów lokalnych, no to tam jest dezaprobata, brak finansowania bądź budowanie instytucji alternatywnych. Proszę Państwa, PiS powołał w ostatnich dwóch latach 25, może teraz już nawet 30 instytucji, fundacji, głównie fundacji, które realizują, czy mają realizować różnego rodzaju zadania o charakterze kulturalnym, historycznym, informacyjnym, i przeznaczył tym instytucjom w sumie setki milionów złotych w budżetach już programowanych na wiele lat, po to, żeby budować alternatywne źródła przekazu i informacji, zarazem zabezpieczyć swoich ludzi i wyposażyć ich w gigantyczne środki. I tak tam Polska Akademia Nauk, no trudno ją przejąć, bo tak jest tak sformacowana i sformułowana, że trudno ją przejąć, no to powołano Instytut Kopernikański, który będzie budował alternatywnie do PAN-u całą swoją infrastrukturę, władzę i ogromne pieniądze. I tak jest każdym innym przypadkiem. I to dotyczy też instytucji, niestety, kultury. Poprzez też narzędzia, jakim jest Narodowy Instytut Wolności, który zmonopolizował finansowanie NGOsów. No to jest kolejna instytucja, która dzieli środki według tylko sobie znanych kryteriów i finansuje instytucje podległe, czy podporządkowane, czy ideowo wspierające obóz władzy. No, karykaturalnym, najgorszym przykładem jest Bąkiewicz i jego różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym środki na finansowanie nagłośnienia, które potem używane jest do tego, żeby zagłuszać opozycję, w tym zasłużone dla polskiej niepodległości osoby panią Wandę Staską na przykład. A zarazem nie ma pieniędzy na Fundację Stocznia, zasłużoną dla rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego fundację. Ona jest przykładem, ale tych fundacji i stowarzyszeń jest naprawdę dziesiątki i setki, które w tej chwili są pozbawione finansowania w sposób arbitralny, polityczny, nacechowany złą wolą rządzącą. Panie senatorze, mityguje mnie taka sytuacja, która jest dosyć typowa i pospolita, powiedziałbym wręcz, ale w samym pytaniu. Ale chodzi mi o to, jak pan senator, jak również PO, a może nawet i Senat, jeśli można to rozbić jeszcze na ten podzespół. Jak Państwo wszyscy razem oceniacie tą najbliższą przyszłość w świetle tej sytuacji, jaka się w tej chwili tworzy? Mówię, mam na myśli całą opozycję, która jednocześnie się łączy, jednocześnie się rozbija i w sumie tak naprawdę nie bardzo wiem, w którą stronę to wszystko idzie i jak się to skończy. Czy ma Pan jakiś z własnej perspektywy odpowiedź? No, a jeszcze, przepraszam, jeszcze druga rzecz, która wiąże się z naszą sytuacją gdańską. Chodzi mi o NSZ. Należałem akurat do jedynej organizacji samoistnie i jest mi strasznie źle z tym, że... I pytam się, czy może przeoczyłem, że pan Duda umarł, czy jak, no bo jest w tej chwili dosyć dużo chłopaków na tych ciągnikach i tak dalej, z koszulkami, z tym wszystkim. Są tam emblematy NSZZ-u Solidarność Wiejska, ale stanowiska jego w żadnej mierze, tak jak się wtrącał kiedyś, kiedy był potrzebny lub nie, to w tym momencie cisza. On może nie żyje, no nie wiem. Ja zacznę od tego drugiego pytania, odpowiedzi na drugie pytanie. No rzeczywiście zgadzam się z pana poglądem, z spostrzeżeniem, że Związek Zawodowy Solidarność od kilku lat w zasadzie zaprzestał swojej statutowej działalności, czyli obrony interesów pracowniczych, bo jeżeli spojrzymy na różne grupy zawodowe, które próbują walczyć o swoje prawa, to są nauczyciele, to jest administracja publiczna, te pokrzywdzone przez obecną władzę grupy zawodowe, lekarze, pielęgniarki, tam w Związku Zawodowym Solidarność nie było, chociaż powinien być na pierwszej linii frontu.
Natomiast jest tam, gdzie jest polityka. Mówię to z wielkim bólem, bo należy do osób, które tworzyły Solidarność. I to jest sytuacja, która potwierdza oczekiwania bardzo wielu tych, którzy byli u zarania Solidarności, którzy ją tworzyli, że znak Solidarności, znak, który Jerzy Janiszewski zaprojektował jako symbol ludzi, którzy razem idą w jedną drogą we wspólnym celu, że ten symbol jest zawłaszczony i że to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Solidarności i jak się zachowuje Solidarność, jest zaprzeczeniem tej pięknej idei wspólnego marszu w dobrej sprawie, w jednym kierunku, pomagając sobie nawzajem. Solidarność nie ma już w tej chwili, myślę, moralnego prawa, żeby mówić o prostej kontynuacji tej Solidarności, która była no, wielkim ruchem społecznym. To nie był przecież związek zawodowy, to był wielki ruch społeczny, którego ta wspólnota działania no, jest już legendą i powinna zostać dla dobra naszej wspólnej przyszłości, wspólnego dorobku zawieszona w BCS-ie jako symbol tego momentu w historii najnowszej Polski, z którego możemy być dumni, który się zapisze w historii Polski, Europy i świata jako pewien fenomen. Niepowtarzalny fenomen, bo oczywiście są w historii współczesnej Polski wydarzenia, do których powinniśmy być dumni, które w jakimś sensie nawiązują do tej pięknej naszej, pięknego dorobku. To jest postawa społeczeństwa polskiego wobec uchodźców ukraińskich i wobec konfliktu. To jest też coś wielkiego, co zrobiliśmy wspólnie, spontanicznie, bez namawiania i bez kierowania nami przez państwo, bo to obywatele, samorządy, organizacje pozarządowe wykonały tę podstawową pracę. To jest też fajny, piękny kawałek naszej wspólnej historii. Nie jest ich wiele, no ale... Jeden z trzech, których świat po prostu jednym tchem wymawia i pamięta. Tak jeszcze jest. Pamięta. I ta historia Solidarności, ten nasz wielki atut, ten nasz znak firmowy w Europie i świecie został czy jest marnotrawiony. On niestety jest niewykorzystany, a te symbole w tej chwili kojarzą się w Europie raczej nie z tymi pięknymi wartościami, tylko z symbolem źle pojętej władzy. Władzy nie w interesie obywateli, tylko w interesie wąskiej grupy ludzi w istocie. To drugie pytanie jest trudne dla każdego, kto myślę troszczy się o sprawy publiczne, w których każdego obywatela, któremu zależy na tym, żeby polepszyć, powiększyć nasze wspólne szanse wyborcze. Prawda jest taka, że w tej chwili plany, oczekiwania, dla niektórych marzenia o powołaniu wspólnej listy całej opozycji na razie wydają się dość odległe. Mimo, że największa partia opozycyjna była i jest skłonna, aby kosztem swoich aktywów, również swojego stanu posiadania, przyszłego stanu posiadania, ustąpić partiom słabszym. Taka jest logika, taka jest naturalna kolej rzeczy. To w Senacie było oczywiste, że Koalicja Obywatelska jako największa partia opozycyjna dzieli się z tymi słabszymi, mniejszymi koalicjantami, którzy mieli po dwóch, trzech senatorów, dostali funkcję wicemarszałka. Istotne komisje, no, dlatego że taka jest logika, że to ten większy się posuwa, robi miejsce i zaprasza koalicjantów. Tak samo byłoby przy budowaniu list wspólnych do Sejmu. To musiałoby się odbyć kosztem Koalicji Obywatelskiej, Platformy i byliśmy na to gotowi, żeby odstąpić miejsca biorące. Mam nadzieję, że to nie jest definitywnie zamknięty rozdział, że jeszcze może będą okoliczności, które zachęcą naszych koalicjantów, naszych przyjaciół na opozycji do jakichś refleksji. Chociaż czas jest nieubłagany i tego czasu jest coraz mniej. Ale to no, takie są decyzje liderów partyjnych. Oczywiście można analizować, dlaczego one
były takie, a nie inne, jakie to rodzi konsekwencje. Możemy o tym oczywiście rozmawiać. No, szansa jest taka, że przy dwóch, najwyżej trzech listach też wygramy te wybory. Jest tylko pytanie, czy wystarczająco, aby móc skutecznie rządzić. Bo trzeba mieć świadomość, że żeby skutecznie rządzić, nie wystarczy mieć jednego czy dwóch posłów. Ponad 230. Żeby skutecznie rządzić, trzeba mieć ich wielu, żeby też mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że dwie czy trzy osoby, które nagle okażą się o słabym charakterze i będą skłonne na przykład zmienić barwy polityczne. Co oczywiście nie wierzę i to Senat pokazał, że tak nie musi być. Obroniliśmy się mimo różnego rodzaju podstępów, zachęt, różnych zabiegów. Ale żeby skutecznie rządzić, powinno się mieć tą większość solidną. Najlepiej taką, która daje możliwość obalania, czyli przegłosowywania weta prezydenckiego podobnym uchwaleniem ustawy, a do tego trzeba mieć 276 posłów. I właśnie wymienił pan prezydent jeszcze w tle, tak, prawda, no to jak w strachach. Jak myślimy o przyszłym rządzeniu, to trzeba brać pod uwagę tą okoliczność, że jeszcze przez półtora roku będzie prezydent, który przy takiej małej większości głęboko wierzę, że my wygramy te wybory, że przy niewystarczającej do odrzucenia weta większości prezydent może korzystać często z weta i to może być okoliczność, i to muszę to rozwinąć, to jest bardzo ważne, okoliczność, która spowoduje, że nawet najlepiej zaplanowane rządy będą mieć problemy, bo wiemy na przykład, że Ziobro przygotowuje projekt ustawy o prokuraturze, że to nie minister sprawiedliwości będzie powoływać prokuratora generalnego, a ten pozostałych prokuratorów krajowych i regionalnych, tylko prezydent. To znaczy, że będzie chciał zacementować, używając argumentacji powszechnie znanej. No, macie do mnie zarzuty, że jestem prokuratorem generalnym i że chcę mieć wpływ na obsadę? Nie, nie chcę mieć. No, tu jest ustawa, proszę bardzo. Ta ustawa jest przygotowana. Co to znaczy, że jeżeli Sejm ją przyjmie, Senat oczywiście odrzuci, ale jeżeli Sejm ją w efekcie przyjmie, a prezydent podpisze, to to jest jeden z tych, to jest jedna z tych metod postępowania. Ona już była przetrenowana w różnych innych instytucjach państwa, w niektórych uczelniach wyższych, zmieniono statuty tak, żeby PiS-owscy lektorzy mogli być, żeby się im kadencja liczyła od momentu wejścia nowego statutu, a nie od tego, ile mają już za sobą kadencji. To jest przetrenowane przez tą władzę naprawdę w bardzo wielu różnych sprawach. I teraz jest takie zagrożenie, że prezydent, jeżeli podpisze tą ustawę, to nie będzie można żadnego prokuratora w Polsce zmienić, dopóki prezydentem będzie Andrzej Duda, chyba że ten uzna, że jednak ta ustawa wymaga jakiejś reformy i może będzie z własną inicjatywą. Ale jest takie zagrożenie. Dlatego ta większość powinna być tak duża, że móc odrzucać weta prezydenta. Jeszcze jest pan Bartoszewski, bo wczoraj przeczytałam, że wymyślił coś takiego, że jeśli znaczy ten syn profesora Bartoszewskiego, że jeśli wyborcy nas zmuszą, to czy nie będziemy zmuszeni do zawarcia koalicji z PiS-em? Umarłam. Ja to pozostaję bez komentarza. Bo liczę cały czas, że PSL będzie naszym koalicjantem, że takie pokusy indywidualnych polityków to są tylko... Basia, ale... Przepraszam bardzo, ja teraz chciałam tutaj zakończyć pierwszą część naszego spotkania, co nie znaczy, że nie będziemy mogli dalej pytać i słuchać pana odpowiedzi. Chciałabym powiedzieć kulturalnie z życzeniami od nas wspólnej listy, ale czasami już mówimy, ale powiem z oczekiwaniami wspólnej listy, a czasami już ta taka
radykalna, czy bardziej tak, radykalne skrzydło naszego ruchu mówi z żądaniami wspólnej listy na wybory. Tak, jak to zrobiliście w Senacie. Wyszło, wyszło. Tyle lat działa. I z naszej strony właśnie już nie proszę, tylko oczekujemy. My jako obywatele i bardzo proszę o przekazanie tego tam jeszcze trochę wyżej tak. I również na boki, bo to nie jest tylko, tak jak pan mówi, sprawa jednej partii. Tak. Dziękuję państwu bardzo, tym, którzy nas oglądają i zapraszamy na kolejne spotkania i relacje. Ale tutaj jeszcze... Dziękujemy za uwagę. Mikrofon mogę dalej mieć. Tam się...